Cześć, z tej strony Farel i witam w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Moi kochani, to co się ostatnio stało podczas transmisji na żywo było totalnym sztosem. Z darmowego megaboxa wypadło mi aż 7 przedmiotów. Takie rzeczy nie zdarzają się często, mi się udało to dla was nagrać, więc fajnie by było, jakbyście zostawili pod tym filmem, tak myślę, 15 tysięcy łapek. Chciałem podkreślić, że wszystkich zadymiarzy mam już odblokowanych, więc teraz wszyscy piszecie w komentarzach, tylko bez podglądywania, jakie odblokowałem dwa nowe Star Powery. I zachęcam wszystkich nowych do subskrybowania mojego kanału, ponieważ nagrywamy Fortnite, Minecraft oraz Brawl Stars. Więc każdy co znajdzie dla siebie ciekawego, ja już nie przedłużam. Teraz przejdźmy do zapisu live'a. Otwieramy megaboxa, mordeczki, specjalnie dla was. Uwaga, czy będzie 6 przedmiotów? Skrzynka za 8000 puszek. I uwaga, 7 przedmiotów! 7 przedmiotów! Lecimy, 7 przedmiotów, pierwszy raz in my life, nie? Serio. Uwaga, El Primo. Radosna morda przekazuje 1 złotego. Brock, Jean, Daryl, Karl. I uwaga, Star Power, gwiezdna moc, energia do Jessie, właśnie do tej postaci, którą teraz bijamy. I uwaga, Star Power do Pam, gwiezdna moc, uścisk mamusi. Tak jest, moi kochani, 2 Star Powery z 1 megaboxa. Tego jeszcze nie grali. Wszyscy łapeczka do góry. Wow! I 2 bonusy. Bilet na wydarzenie i klejnoty. Moi drodzy, udało mi się odblokować z jednej skrzynki 2 Star Powery do Pam oraz do Jessie. Więc jeżeli chcielibyście mieć takie samo szczęście jak ja, nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę, ponieważ każda łapka w górę to jest 1% szczęścia do wydropienia nowego zadymiarza albo Star Powera. Mówię szczerze, nie kłamie. Moi kochani, w dzisiejszym odcinku przetestujemy sobie tylko Star Power do Jessie, ponieważ na Pam, jak widzicie, mam już odblokowane 2 Star Powery i chciałbym dla was nagrać osobny odcinek, jak porównuję sobie 2 Star Powery, który jest lepszy. Sprawdźmy, jak działa gwiezdna moc Jessie. Nazywa się Energia. Jessie może naprawiać swoje działko, strzelając do niego, przywracając mu w ten sposób 800 punktów życia. Więc moi drodzy, z tego co rozumiem, jeżeli nasze działko straci życie, kiedy strzelimy w jego kierunku, nasze działko zostanie odnowione aż o 800 punktów życia. Jest to naprawdę mega ciekawy Star Power. Zobaczmy, jaką mamy na chwilę obecną mapę. Jest to klęska czy urodzaj? Ojeju, jeju, tutaj będzie naprawdę ciężko chyba coś wygrać, ale moi drodzy, my się nie poddajemy. Zaczynajmy. Lecimy, moi kochani, starcie solo. Każdy zadymiarz walczy za siebie. Na dole mamy Franka, u góry mam 2 skrzynki i Bibi. Mam nadzieję, że ta Bibi jest away from keyboard. W naszym przypadku away from telefon. Okej, okay. Touchscreen. Alright, mamy tutaj, moi drodzy, już 2 power cubesy. I na dole idzie Shelly, którą obiję. Nie trafiłem? Tak, dobita. Dobita na szczęście. I teraz ona chce się ze mną teamować, ale ja się z panią nie chcę teamować, to są moje power cubesy, więc proszę mi stąd pójść. Poczekajmy sobie jeszcze na trzeci strzał z kulki. Raz, dwa, trzy. Jeszcze jeden strzał, cztery. Dobra, guma balonowa poleciała, wraca! Unik, Farel, uciekaj, widzieliście to, co tu się wydarzyło? Przecież ja mogłem zginąć, gdybym nie zrobił uniku. To było 200 IQ zagranie w sumie, czekajcie. Sprawdźmy, co tu się dzieje. Ten El Primo wie, że ja tu jestem? Chyba nie wie, ale ja nie będę ryzykował. Uciekam. Dajmy sobie tutaj ulti. On będzie chciał teraz podejść do mnie. Tak jest. Ja go elegancko sobie tutaj ładnie odstraszam, obijam. Przy okazji chcę się przyteamować. Przyjacielu, wiesz co? O, patrzcie, patrzcie. Leczę moje działko. 2 razy uderzyłem w moje działko. Jak widzicie, życie zostało mu przywrócone. Plus 800 i El Primo zostaje wyjaśniony Mortis. Szybko, szybko, Farel, uciekaj, 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 działko, pięknie, co tu się dzieje, wielkie starcie, 10 power cubesów ląduje na koncie Farela. Czekamy na ślurpika, nie chcę tego przegrać, kurczę, drugie miejsce też nie jest złe, ale nie chciałbym tego przegrać. Strzelmy sobie gdzieś tutaj, nie chcę wchodzić w te krzaki, bo on na pewno jest w tych krzakach, a ja nie mam ani działka, to jest ból, okej, już wiadomo, już wszystko wiadomo, uciekamy. Uciekamy, nie może być tak, że on mnie jakoś tutaj zaskoczy. Sprawdźmy te krzaki, dostał. Dostał raz, super. Rzucam działko, biorę ślurpa i teraz w niego wjeżdżamy. Jak dzik w paśnik, 200 IQ zagranie Farela, 11 power cubesów, trafia na moje konto, 10 puszek i lecimy teraz z trybem duo. Okej, moi drodzy, lecimy starciem duo. Jestem mega ciekawy, kogo nam dobierze i dobrało nam Poco. O kurcze, byłem wręcz przekonany, że dobierze nam jakiegoś Bulla, Shelly, bądź jakiegoś takiego El Primo, tanka, coś tego. Jak widzicie, dużo tych postaci, w sumie Bibi też by była spoko. No nie obraziłbym się, jakbym miał w teamie Bibi. Wow, co tu się dzieje? Jeszcze Rosa jest na 7, czy mi się wydawało? Gdzie ta Rosa? Poco, nie możemy tak się pchać. D1, M4, nie możemy tak się pchać. Tutaj jest ta Rosa, ja nie chcę zginąć.
12 ładnie spunktuje. Nie, ona na drugim była tylko. No to kurczę, czego my się boimy. I uwaga, leci od Farela jeszcze kulka. Nie trafiłem, nie trafiłem tej rozy. 17, jakiś krow ją dojechał. I tą Shelly ja bym jeszcze tutaj sprzątnął. Dostała dwa razy gonga. Raz. Kurde, nie trafiłem, wow, nie spodziewałem się tego, że nie trafię. Bibi na pierwszym, ale ma jeszcze dodatkowo soczek. Stawiam ulti. Dobra, poko mi jak szybko uleczył, widzieliście to? To było 200 IQ zagranie przez tego gracza. Ja będę cały czas sobie armatkę leczył, a ten Crow nie będzie mógł jej obić. Zobacz, co się dzieje w ogóle, jaka wiksa. Dobra, Rosa. Padła. Nie mogę jeszcze postawić armatki. Nie mogę, Shelly, nie. Armatka, dobra, armatka obija tego bu. Zabija Crowa, zabiłem Crowa, super. Poko, dobi, pięknie. Nice, ale emocje, moi drodzy, jak na grzybach. Uwaga, Shelly. Ale na szczęście mój Poco ma ulta i musi uciekać, ale dostał Froza. Czemu ona nie ma plastra? A może nie ma jeszcze tego po prostu Star Powera. Dobra, jestem teraz, ja wjeżdżam, ubrany cały na biało. Zresetowałem, armatka. I ta Rosa dostanie gonga? Tak, dostała 120. Leci moja kulka? Tak jest, dobiłem 1270, 1370, przepraszam. Jeszcze mam tutaj Shelly w krzakach, która chce mnie przeatakować, dostała... Nie, to nasza guma balonowa, to nie nasza była, przepraszam. I ostatni strzał, Farel idzie po soczek. Idę po soczek. Zwariuję, jak będę miał ten soczek. I uwaga, wyczuwamy tą Bibi. Dostaję. Pięknie, piękny meczyk z Mr. Poco D1M4. Nice. Skoro to duo się spisuje, kolega chce zagrać jeszcze raz. Dlaczego nie skorzystać z okazji? Puszki są zawsze mile widziane. Dobra, moi kochani, lecimy z gierką kolejną. Tutaj rozwalamy sobie skrzyneczkę elegancko. Okej, jeszcze raz. Hop, nice. Wow. Troszeczkę mnie coś przylagowało, ale już jestem z powrotem, moi drodzy. Nie rób Farel takich akcji, ale sprzedałem mu dwie bomby, jeszcze Shelly mnie podjeżdża. Uciekaj Farel, bo ci miała zaraz ulta, dziękuję ci Poco za leczenie, ale to jest genialny Poco, ja dziękuję. Gościu jest naprawdę mega dobry tą postacią. Rzadko się zdarza, żeby ktoś tak tutaj tryhardował Poco. No ale nie dziwię się, jak on ma ponad 500 puszek na Poco, no to super. Nie gra samolubnie. Wie, że samemu nie wygra, grając Poco. O nie. Dobra, ult, uciekamy. Szybko, Turecik. Dziękuję ci bardzo, przyjacielu. I moje strzały, tak, dopadły tą Shelly. Bibi, bull. Dawaj, Poco, jedziesz z nimi, uciekaj. Jak... Proszę cię, ucieknij. Dasz radę, 11 poziom bulla i Bibi. Jak on to przeżył, nie mam pojęcia. Tutaj jeszcze go 8-bitowiec chce troszeczkę podhaczyć. I teraz mamy problem. Teraz ja muszę się zrespić i szybciutko kontratakować. Tak jest, rzuci tutaj Tureta. I tą Shelly jakoś pokonać. Tak jest, dostała, na szczęście. Nie, Bibi! 6800 mi walnęła w głowę. Co tu się wydarzyło? Powiem wam tak, no nie dam. Oj, uciekaj, nie. Proszę cię, nie bij mi go. Nie bij mi go, 3, 2, 1 Poco, zrób z nią porządek. Jeden, jestem i dokończam, tak jest, mamy to wszystko, moi drodzy, patrzcie, ile power cubesów z niej spadło, mamy 7 power cubów od razu i nie chcę wam nic mówić, ale ten soczek jest mój i ja wyjaśniam tutaj towarzystwo, tam jeszcze czeka na soczek dla Poco. Dobra, respię się tutaj, rzucam Tureta, nie, co ja zrobiłem, to była najgorsza akcja w moim wykonaniu, mam nadzieję, że ten ból zginie, tak, ten ból zginął, od Farela z mojego działka jeszcze dodatkowo i teraz Poco wszystko wyjaśnia. Boom! Ale żeśmy to pięknie ugrali. Nice! Zostawcie łapeczkę. Przecudowny mecz. Moi kochani, zobaczymy, jak tym razem nam pójdzie. Kocham tą mapę. Ta mapa jest po prostu przekozacka i te duo się sprawdza w każdym calu z tą mapą. No jest przecudowne. Mamy już dwa power cubesy. Mój Poco tam próbuje puszować środek, żeby tych skrzynek jak najwięcej otworzyć, ale... No chyba mu się niestety nie udało, bo się wycofał. Ból pokonał jakiegoś bulla. Tu mam El Primo na siódmym i muszę go troszeczkę obić. Raz tylko udało mi się go trafić. Strzelmy tutaj, tak, dostał jeszcze raz. Strzelmy jeszcze raz tak samo. Może zmieścimy tą kulkę w jakiś inny sposób. Piper dostała raz. Dostanie dwa. Muszę ją troszeczkę tutaj przypuszować. Ma Rose, która no z fantazja tą Rose trochę poniosła. Dobra, ból chciał mnie prawie podjechać, prawie mu się udało. Nie miałem już dużo życia, dobra, ta Rosa powinna... Nie dostała, dobra, mamy soczek na dole. Nie, ból, ała. Poco, ratuj, dziękuję ci Poco. Armatka, co się stało? Ja dziękuję, ja po prostu to nie wierzę, jak ten gościu gra.
Co tu się wydarzyło? Dobra, mamy soczek. I teraz Faral wjeżdża. Rosa, bomba. Jean. 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 Ej, Jean, wracaj mi tu! Bomba. Tak jest, wielkie starcie. I uwaga, teraz tu powinniśmy wyjaśnić towarzystwo na szybko. Gdzie ten jest Bull? Tam się schował. Dwóch takich jakby tanków, wiecie, Bull Tank, a ten Darrell szybko potrafi podjechać i na blisko zaatakować, dlatego jak będziemy się trzymali na dystans, to oni mogą nam, wiecie, co zrobić, nie? Skoczyć. Także bomba i leży. Kolejny winek. Jest po prostu przesada dzisiaj. I to było na tyle, moi drodzy, z tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Nie zapomnijcie strzelić łapeczki w górę. Przypominam, że każda łapka w górę to jest 1% więcej szansy na wydropienie nowego zadymiarza albo nowego Star Powera. Sprawdźcie koniecznie, czy subskrybujecie mój kanał z dzwoneczkiem, bo jest to dla mnie naprawdę mega ważne. Ja dziękuję jeszcze raz wszystkim za uwagę. Trzymajcie się. Cześć!